Siema, tutaj jest PartyATX, a dzisiaj gramy sobie czym wyjść z brązu, Warwickiem na brązie, bo to czym wyjść z brązu, to w sumie bez sensu. No ale gramy sobie tym Warwickiem. Chyba najłatwiejszy, najtańszy i wszystko jungler do wyjścia z brązu, bo da się tym w miarę wykerować, da się tym sporo zrobić obrażeń, da się tym sporo wytankować, zależy pod jaki build pójdziecie. Ja pójdę raczej pod full obrażenia. No ale zobaczymy. Sorry za mój głos, od razu uprzedzam, ale mam straszną chrypę i muszę popijać jakimś gównem. O Boże. Dlatego, no, może was denerwować mój głos, a może jest nawet fajniejszy teraz. Dobra, pamiętajcie o zostawieniu suba, co są ludzie nowi na kanale, albo ci, co nie zostawili suba. I zostawcie też ocenę pod filmem. Przyda się zawsze, wiadomo. Warwickiem sobie raczej wszystko wyczyszczę i dopiero pod... Chociaż nawet nie wiem, czy będę jankował. Warwickiem ganki to... Na szóstym są niezłe. Przed szóstym to... No mordęga po prostu. No, wbiegacie na linię jak jakiś zasrany czołg. I po prostu tam, wiecie, próbujecie gościa klepać tak jak ja to blu. No przecież to jest... No kurde, no szkoda szczępić ryja. Warwickiem nawet dwóch potów się nie opłaca kupić. Dwóch potów się nie opłaca nawet kupować. Ja już kupiłem, no trudno. No ale według mnie nie opłaca się nawet dwóch kupować, także jak gracie Warwickiem, nie kupujcie dwóch potów, nawet jeden wystarczy. Nawet chyba nawet jeden nie jest potrzebnym. Teraz jak ten smite leczy ze wszystkiego, no to już w ogóle. No ale zobaczcie. Nawet potka nie użyłem. Miałem full HP. Ciężki jungler, no ale na szczęście na innych dywizjach. To jest po prostu. Za późno się odpala ta postać, a w late game, no i tak mało robi. No to jest, ma tylko tego ulta swojego, tak? To jeden na jeden jest dosyć silny. No ale tam są raczej teamfighty, kurde, to jest problem. Tak to by może nawet działało. Jak zacząłem sobie od blue. Kamil raczej się odpali w mid game'ie. Ta Kamil Widerly jest chyba dosyć słaba. Are you killing me? What? Czemu ona to napisała na tym? Paciaćkowaty. Aha, jakiś Polacy. A fuck, nie mam tego. Zobaczcie, te raptory chyba zadają najwięcej ze wszystkich mobów na dżungli obecnie. Dobra. Ciekawe, czy wyjdzie z gry. Zobaczymy. Słuchaj, nie interesuje mnie to. Ale zobaczcie, dosyć wolno się robi tą dżunglę. Jakbym runy miał po tak speeda, może byłoby lepiej. Dobra, pięknie. I sobie potem pomaksujemy W. Tak mi się wydaje, że będzie chyba najfajniejsze. Z redem i z blue to już naprawdę się czyści tą dżunglę. W sumie tak. Ten clear, Shyvana ma dużo większy. Shyvana ma chyba jeden z największych, najlepszych clearów w dżungli. Chociaż Rengo z tym swoim pewterem obecnie też nawet ładnie czyści. No ale wolniej jednak. No nie wiem, czy coś czyści szybciej niż obecna Shyvana. Zobaczcie, czyści nawet pota nie użyłem. Nie wątpię, że ona go zabije. Wydaje mi się, że ona ma szansę nawet paść. Wyłączę swoje E. Teraz ją włączę. Umieraj. Padnie on mało? Czekaj mnie, tak? Jakby padła, to by na pewno stiltowała ostro. No widzicie, czasem udaje się... Pamiętajcie, żeby sobie to E wyłączać. Zazwyczaj powinno się wyłączyć, żeby... się przeciwnik zbyt wcześnie o was nie dowiedział, wiadomo. Zesmajtuje to chyba i cofnę. Ale ten smajt zadaje. Ta żaba ma jednak dużo HP, ale obrażeń ja to ma. Żadnych nie ma tak naprawdę. Dlatego no, to jest taka wymiana. Kiedyś ta żaba chyba więcej zadawała. Po tym reworku w dżungli ona raczej nic nie zadaje. Q ready. Nieźle. Nie, dobra.
Ja sobie po prostu cofnę. No nie ma co go tam szkalować, śmiecia. Niech sobie tam farmy spokojnie, ja tutaj mi się nie śpieszy. Ja sobie polecę buta, bo i tak mam wystarczająco wszystkiego. Nie będę za bardzo speli używał. Będzie spoko. Ona to zrobiła. 9 farm. 9 farmy, Kamila! Dobre. Nie wiem, czemu się cofnęła. W sumie ma 0,2, on ma trochę ma itemów. Miałem runek na full attack speeda, dlatego trochę lipa. Według mnie dosyć spoko runy na full attack speeda na Warwicku. Warwisiu. Boże, anulowałem auto-attack. To schodzi chyba na 4 hity. No. Dlatego spokojnie sobie robimy tą dżunglę. Warwickiem tak do 6. Raczej trzeba farmić. No ciężko są ganki. Bardzo. No, akurat mi się udał na topie to ufart. Bo gościu miał mało HP i pushował mocno. A dlatego nie miał flesza, bo użył już go w Yiddly, żeby zabić. Ale przynajmniej Drake'a wygrał. Mamy już 6, także zgankujemy bota. Albo minę. Ale wolę bota. Albo dżunglę. Albo tego Drake'a. Zgrabuj coś. O faj, widzą mnie. No nieładnie, nieładnie. Weźmy sobie w takim razie moje blue i. Weźmy sobie blue i może zgankujemy mida. Zobaczymy jeszcze. Aha, 0,3. No nie jest. Ile ma HP? Kurde, no przeżył ledwo. Oh my god, tu pisze te rzeczy. Trudno, no. Siflasz. Nie chcę używać tego. Bo wtedy oni już raczej wardy nie mają. Zgrabuj, zgrabuj! Kurde, gościu. Już się zgrabował. Oni tu warda prawdopodobnie nie mają. Właśnie. Starałem się założyć z tego wyjść. O Boże. O kurde. Hello. Masz staki, więc się nie denerwuj. Weźmy sobie szybko. Woli, czy ja cię zrobię? Przynajmniej mu pasywkę aktywowałem. Fuck. Nie zabijesz go prawdopodobnie. Jakbyś miał ulti, to by na pewno palił. Q, 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 błagam. Q, Q, Q! Za długo czekał z tym Q. Miał chyba ja wcześniej, tak mi się wydaje. Jak grałem Veigarem. Nie wiem, ma 0 tej cooldownu. Palił. No, zgridowałem. No niepotrzebna akcja tak naprawdę, mogłem sobie cofnąć, ale trudno, nic się nie stało. Święta są, to mogę, ta! W ogóle widzieliście, że mój team się odzywa? A wiecie czemu? Bo święta, a zwierzęta wtedy mówią. Jeżeli ktoś z mojego teamu ogląda ten film, nie denerwujcie się, to tylko taki żarcik. Często się zdarza, że właśnie ludzie, którzy grali na mnie albo ze mną, oglądają później filmy, się zdarza tak bardzo często. No i wiecie. Potem mi piszą jakieś, że miał wyrzuty sumienia. Że ja na ciebie grałem, a ty mnie tak wzywasz. Wyłączę sobie E. Ciężko było. Czemu oni w ogóle tak cisną tą Kamil? Jak ona się tak odpali w mid-game, nawet w late-game. Ja rozumiem tego, naprawdę. Bez sensu jak dla mnie. Nie ma co się wyzywać tak naprawdę. No. Kamil jest według mnie. Ja miałem u siebie na rankedzie Kamil.
I nie cisnąłem jej w ogóle, gadałem, że się na pewno odpali w midgame. Wybiła 28 fragów w platynie. Jestem platynie 3, jakby ktoś się zastanawiał. Plat 3, plat dry. Einzweidrei, chyba to jest dry. Chodź. A, dobra. Jest bliska, czy ja go zabiję? To jest pytanie. Trochę w to wątpię, ale może coś wyjdzie. Nie wiem, czy ja go zabiję. Proste. Warwick, naprawdę. Dużo nie trzeba, żeby grać tym czempionem. O Boże, jak ktoś nie wie, czym wyjść z brązu, polecam Warwicka, naprawdę. No postać na Lowello jest genialna do kierowania gier tak samo. Ja pójdę raczej full obrażenia, dlatego to jest trochę minus, ale nie nerwujcie się. Reinhard King raczej polecę sobie teraz. Full lifesteal. Pewnie duży lifesteal będę miał, na pewno. Dajcie może chociaż, tak myślę, może mobilitkę. I do tego to spoko, spoko. Przyda mi się mobilitka, bo tym się dużo farmi, dużo biega po dżungli. Później to zmieni trójkę albo na atak speeda, zobaczymy jeszcze. Chociaż trójka byłaby lepsza do doganiania z bliska, ale to tam trudno. Trudno. 25 momentów. Czyli tak jak miał budkę jedynkę, tak? Ja pierwszy. No to jednak mógłbym trójkę od razu polecić. Chociaż trójka teraz też jest słaba. Bardzo. No ale trudno. Zostawił na szczęście mojego Blue. Zobaczcie, 1,72 tak speedo. Warwick, tak. Tak zwany Warwick. Słaby ten Darius, a Warwick jest dosyć silny jednak. Lifesteala dużo ma. Jeszcze sobie kupiłem dodatkowo. Widzicie, Kamil się odpala, tu już nawet. Wystarczy poczekać. Nie ma co się denerwować. Wystarczy poczekać. Trzeba już 3-4, tylko ma 4 się farmy, ale ma 3-4. Zobaczcie ten lifesteal. Ja pieprzę. 3 razy ta minuta. A ja biję już po 220. I dlatego lifesteal po 50 z hita. Pięknie po prostu. Po prostu beautiful. No a raczej tu nie będę puszczał trochę, chociaż zobaczymy. Na razie przyjemnie się gra. Dlatego nie chcę za bardzo puszczować. Postawię sobie tu warda. Tutaj jest coś dobrze warda. Potem pobierzemy sobie trochę farły. Zostawimy mu malca i spróbujemy wziąć tego Reda. Nie wiadomo, gdzie on jest teraz. O fuck. Ja nie wiem, czy tu umarłem. Elo. Tibersa użyła? Nie. Już to Tibersa. Help, help, help! Help! Tupę! A, woleli go Jinx, no szkoda. Dajcie to. No właśnie, to jest akurat słabe, że dostajecie CC-ka i leżycie, naprawdę. To jest akurat 1 na 1 WW i na jakiś ADC, bardzo dobry. W teamfajcie, taki średniawy, złapie ulty i potem już go nie ma. No po prostu na brązie jest tylko dobry, na silverze, w goldzie, ale później już to ciężko tym grać, tak naprawdę. Co się fidować długo, farmić, tutaj coś robić.
Your mother is idiot. No to jest bardzo ładna wrzuta. Bardzo ładnie, żeś powiedział, chłopcze. Znaczy 1,90 to tak speed. Your mother is idiot. Ja pieprzę. Ale bywają różne wrzuty. No, proszę, chciałem na niego R-ką kliknąć. Dobrze, że nie kliknąłem, bo byśmy go nie zabili. A mnie by to bije procenta w ogrodzeniu, ale tak to. 118 chyba. Procentowo. Ciężką. Bardzo ciężko na nafidowany Darius. Bardzo nafidowanym. Spuszczmy sobie to pan. Znaczy weźmiemy sobie farmę. Rzecz jasna z dżungli najpierw. Dawać tą farmę. Spuszczmy tego topa. Trzeba tutaj jednak puszować coś, bo w late game możliwe, że będzie, no nie będzie aż tak ciekawie. Bo będę się częściej wypieprzał, bo nic nie będę zabijał. Idziemy. O Boże, to jest late game. To jest taka zapowiedź late game. Dobra. Trzeba na to obroni? Obroni, czyli dobry player. Plus stoi raczej, więc sobie je weźmiemy. Blue to zawsze stoi, nigdy nie robi. A blue taki dobra, taka dobra rzecz. I weźmiemy tego tureta raczej na raz. Z tym redem to. O dupa. Czy ona mnie może zabić? Chyba nie. Ops, ops. Teraz się tak zastanawiam, co ja mogę zrobić. O, muła poleciła. Ja mam mobilicki. Śmieszki. Co wy chcecie? Jak gonią? Jak gonią? Ci gnoje. No nie miał asystę z tego? Boże, MF-ka. Myślałem, że padnie. Fuck! Morganka trochę za dużo obrażeń. O kurde! Ten się odpala, 300 AP już. O, ładny grabba, to naprawdę ładny grab to był, jak na takiego grabiniego. To sobie polecę na MRS-a, raczej to tak mi się wydaje. Nawet ładnie działa z ultem ten item, bo ult to jest kilka basic ataków ponoć. A i tak potrzebuję MRS-a na ich team AP prawie cały. O, polecimy sobie to na drugi item, a spoko nawet. I idziemy na Drake'a. Your mother is nob. Takie wrzuty w dzisiejszych czasach są. Jakby ktoś się zastanawiał. Albo ktoś po prostu nie umie angielskiego kompletnie, a chce nawrzucać komuś. To pisze Your mother is snob. Albo fuck you kid, cancer your family. Coś takiego może, nie wiem. 2,22 tak speedem, no trochę dużo. Więcej niż się spodziewałem, dlatego będziemy zaraz lecieć jakieś build 3-4 inne. Błagam, nie! Myślałem, że jak w nią flashnę, to się zdążę na tyle wyleczyć, że ją zabiję. Ta zamiast R-kę kliknąć czasem, nie wiem. Chyba mnie posłuchała, ale trochę tak.
Za bardzo do siebie to wzięła. Za bardzo do siebie to wzięłaś. Nie zabijesz. Padniesz. Możliwe, że padniesz. To było słabe bardzo. I Drake nam przepadł. Nie, oni biegną po MF-kę. Dziwactwo. R-kę kliknij, MF. To by zabijesz kogoś. A nie wiem, tu nikogo nie ma. Myślałem, że Morgana tu szła. Idę, idę. R-kę kliknij. R-kę! Just push. Dobrze. Dobrze wyszło. Ujab się w ciele. To Jinx! No 6-2, dobra. To wiem kogo erkować przynajmniej. To muszę tu podjemnikę ustawić. Aha. Nie wiem czy mnie nie zabiją. Ujab się w ciele, to Jinx. Nie zabiłeś się, serio, ty. O nie, padnę. O Jezu. Chyba nie wygram tej gry, tak mi się wydaje. Wydawało mi się, że ta Kamil się wcześniej odpali, a ona się nadal nie odpaliła, dlatego. O Boże, no. No, wotę, no. We can win this game. Easy. Boże święty, już się bałem, że się poddadzą. Nie, po co naleci? Wcześniej klikaj te barki. Nie wiem, czy wiesz, to zadaje obrażenia. Rzadkowe, to znaczy dodatkowe obrażenia daje. Ugryzie cię i umrzesz. Głupie dziewczę. Nie złapisz go. A, złapał go, grabym go zawsze. Wydaje mi się, że to możemy wygrać, tylko. No, Warwickiem jest jednak. To znaczy na brązie jest łatwo tym kierować, ale kurde, trochę się winęli przeciwnicy. Bardziej się spodziewałem tego. Ta Jinx, tak naprawdę, ona dużo robi. Ja pieprzę! To samo za każdym razem. A MRS-a już miałem trochę. O, on się uleczy skoro. O, jest. Ten Veigar, spoko. Spoko gościu, on tutaj ładną grę robi. On znaczy dobrą robotę dosyć, jak na siebie. Dla brązy. No to jest jednak Veigar. To jest dopiero postać do wyjścia z brązy. Ona ma ulti. Ale to mi widać nie przeszkadza, spoko. Barona robią? Możliwe bardzo, chociaż we trójkę. Nie, zrobiliby, ale nie robią. Spoko. Po tym itemku, tak myślę, że jednak trochę pod taka polecę, dlatego Thornaila może. Ale Deadman Play tam najchętniej poleciał. Nice, Boże święty, jak ładnie poszło. Nice! Jak się odpalił ten team. Pięknie. Kurde, ładnie. No, nice. Zaczęło się coś dziać. Ja muszę przejść, tak naprawdę słabo mi idzie. Dosyć. Ale ostatnio mi gówniano idzie w Lola. Poza Rengarem, ale tam się bardziej skupiam u siebie na tych. Może to dlatego, nie wiem. Trzeba popuszować tą grę, dlatego ja pójdę botem, wyjdźcie minem. Tylko to robię jeszcze tak. Trochę się boję tego topa, ale chyba Darius tam tepał niedawno, dlatego. Chociaż co? A nie, Kamil cofa, dobra. Aha, nie cofasz już. Tak się zastanawiam, czy tego topa na mnie wezmą. Ale chyba nie. Nie. U tureta poszło. U tureta poszła, to topi. Ja pierdzielę. Idę. Chyba za późno. Za późno, żeby dać coś zrobić. Cofam.
Myślę, czy iść botem, ale chyba co sobie padniesz. Co on zrobił? A spoko, w sumie nawet dobra wymiana. Deadman Plate, chyba to zrobię. No muszę to zrobić tak naprawdę. Jak ta Kamil padła? Ja pierdzie, jak mnie tłuką. Halo, MF. Dobra, wezmę to. Trudno. Straciłem flesza jak typ. Ja pierdzie. Wiem, trafiłem. Nice. Bardzo ładnie uderzyła ty. Z spelem nie wiem, jak ona tym trafiła. Bo wyszedł z zasięgu, ale dobra. Jadłaś. Nice. Mamy 9-6, spoko. No właśnie, tak jak mówię, typowy Warwick, tylko od tego. Tylko od ulta. Mamy dwa Drake'y, spoko. Tylko szkoda, że nie żaden Infernal. Blood Tristera polecę sobie po tym. Powinno być lepiej. Sporo zadaje dosyć. Jak się nastakuje mi MRS, to mam go 120, więc całkiem dużo. Nie mam żadnego, cholera jasna. Poszty nult. Kogo mam tam? Z ultem to ja bym mógł w kogoś wpaść, tylko że nie mam ulta. Co jest? Myślę, że mogę poszedł. Chociaż mam momentu. No dobra, mi zaraz Eni wyskoczy z krzaków mnie. Zaciuka! Tak, Kamil 70, tam trochę się odpala. Boże. O Boże, co ja żebym zrobił? Co ja żem odpieprzył, to ja nawet nie wiem. Czemu ja tam podszedłem? Ja pieprzę, zaraz ja przegram tą grę, a nie mój team, no. Nie wiem, czy to nie jest koniec gry. To mnie to zastanawia teraz. Morgana dosyć dużo robi. Odsuń się. Co ty gość? O kurde, ten Veigar się odpalił nieźle. Wstajasz za 10 sekund. Postaw tego trapa! Przecież co to jest? O kurde, pół życia to dał. Dosyć dużo. Nie mają żadnych mobów. Kamil. Kamel. Kurde, ten Warwick to jest taka toporna postać. Naprawdę, tym się da coś zrobić dopiero jak się tak blisko podejdzie. Strasznie słaba postać, naprawdę. On ma już ulti? Kurde, ładnie. Tureta nam musieli brać, debil nie broniłem. No nie polecam go, ale do czyby z brązą? No nie wiem, ale to się nadaje tutaj. Ero. Pasiaku zasrany. Dobra, jakoś to poszło niby, no ale pst, tak sobie tylko. Ja pierwszy. Blue Trishter jakiegoś, no nie wiem, cholera. Deadman Plate mi trochę to da. Aha, ja a nie, ja mam trójki przecież, Boże. Tak mi się zastanawiam, czy ja to mogę wygrać. No i raczej. Jak nie będę padał jak ścierwo, no to może. Nie jestem pewien, czy to był dobry item. Ten, który mam.
trochę zadaje tych magicznych obrażeń, nie wiem. Ale raczej, nie wiem, czy to był dobry hit. Duży cooldown, bardzo na tym ulcie, ja pieprz tym. Tak dobija. Co ja tu mogę zrobić? Mogłem zabić ten Jinx? O Boże, ten padł chyba. Gdzie ja jestem? Grałam go. O Boże, być zgrabował. Jak on by tam coś grabnął. Ta Eni jeszcze, ja pieprzę. O, sporo. Widać, że brąz. Umieraj! Dobrze. Idę na Drake'a. Brut Tristera polecieć, no ja bym chyba wolał pod tanka, wiecie, bo jednak do tego czym wyjść brąz, no raczej warto by było jednak wygrać tą grę, a trochę w to wątpię, że mało daje po prostu ten AD Warwick, tak naprawdę. Dużo więcej daje taki tankowaty, który jednak może coś przetrwać. No i zobaczymy jeszcze. Może być też teraz, polecę jednak. Zobaczymy, zobaczymy. Trzeba puszować, dlatego zostajemy na tym bocie. Ale mi najlepsza technika. Jedyna na broń jest dana. Czy Tornmaila, tak się zastanawiam. Ale GA w sumie. Nie wiem, kurde, Bluetooth teraz. Łapę może. Kurde, takie pytania bez odpowiedzi zostawiane. Hem. Nie wiem, ludzie. Black Cleaver w sumie. Black Cleaver. Kurde, Black Cleaver będzie tu niezłe. Bo da mi movementy, da mi cooldowny, da mi HP, da mi AD. Nice, powinno działać. Jak nie, to trudno. Trzy Drake'i dla nas. Całkiem spoko. Całkiem spoko, czy to ja, czy... Ops. Jinx. Jinxik. Siema. Grabnij go, grabnij. Dawaj graba. Dawaj graba. Już. O, ja pierwszy padnę. Kamil nie zabiła Jinx. Czy wy to rozumiecie? Kamil nie zabiła Jinx. O Boże, czym by z brązu takie... Ale wam to da mi tak, taką luźną gierkę jednak. No nie, to nie jest czym być z brązu jednak. Skoro ja przegrałem w brązie Warwickiem, to czemu mam go polecać? O ja pierwsze, tyle, jeżeli się postawcie ocenę suba. Ej kurde, takie ale czym być z brązu, taka luźna gierka można powiedzieć. Na razie.